zostanie otwarta, oddana do użytku, pokazana wystawa dedykowana Francisce Majkowskiej. Ona również ma swoją rocznicę. Jako że muzeum w Kartuzach obchodzi swoje 70-lecie, więc jakby przy tej okazji została ta wystawa wspólnie zrealizowana przez muzeum i przez nasze muzeum. Złożyliśmy się na nią, myśmy dali też swoje materiały. Tutaj kustoszem jest pani Benita Grzynkowicz-Ropela, ale do zwiedzania wystawy zapraszamy do Kartuz, bo tak współpracujemy, cieszymy się z tej współpracy. Bardzo istotny będzie oczywiście kolejny koncert z cyklu spotkania z muzyką Kaszub, to już 17. Tym razem usłyszymy zespół Kosakowianie, czyli Ziemia Pucka pokaże się w Wejherowie. Bardzo istotne wydarzenie, skoro jesteśmy przy muzyce, zakończenie kursu tańca. Niedawno gościliśmy Państwa i dzięki Państwa współpracy z Państwem udało się zachęcić osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia instruktorskie w zakresie nauczania tańca kaszubskiego. Ich około 20 osób takie uprawnienia uzyska. Przez dwa semestry, przez rok współpracowaliśmy z Akademią Muzyczną w Gdańsku. Odbywały się zajęcia raz w miesiącu. U nas teoria, praktyka w Akademii Muzycznej i po raz pierwszy właśnie z Akademią chcielibyśmy podsumować ten kurs tańca i 12 czerwca o 18 takie zakończenie się odbędzie. Oczywiście zapraszamy na rozstrzygnięcie tutaj wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim z Wejherowa i z klubem Haftu Tulpa. Tutaj w muzeum 20 czerwca o godzinie 18 rozstrzygnięcie powiatowo-gmiejskiego konkursu Haftu i otwarcie wystawy pokonkursowej, jak co roku zresztą. No i nie może Państwa zabraknąć 24 czerwca o 16 już rozpoczynamy na Błoniach, tutaj z drugiej strony pałacu, od strony parku. Kolejne kaszubskie siadanie na trawie, nie mylić ze śniadaniem, bo jest popołudnie, połączone z galą akordonu i z festynem rodzinnym. Robimy to wspólnie z Wejherowskim Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki oraz Akcją Katolicką i z grupą wsparcia Żyj Godnie. Na te wszystkie wydarzenia serdecznie Państwa zapraszamy.